Czy masz już pomysł na to, jak przeżyjesz najbliższy adwent? W październiku to pytanie może brzmieć jak nie wiem, takie pytanie trochę na wyrost, pytanie, które jest no, nawet powiedzmy nie na miejscu. Chociaż biorąc pod uwagę, że już wszystkich świętych zapasem, i zaraz będziemy widzieć mikołajów i choinki w centrach handlowych, to pytanie o adwent, który jest wcześniej niż święta Bożego Narodzenia. Może jednak nie jest takie głupie. A dlaczego o to pytam? Pytam o to dlatego, bo chciałbym razem z naszą ekipą Dominikanie.pl dać Tobie, Twoim przyjaciołom, wszystkim sympatykom Dominikanie.pl albo tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że są sympatykami Dominikanie.pl szansę na to, żeby przeżyć ten adwent w sposób wyjątkowy. Chciałbym zaprosić Was na rekolekcję, które wygłoszę w terminie od 13 do 15 grudnia w Brennej na Śląsku. To jest ośrodek archidiecezji katowickiej w tym miejscu, które jest wyjątkowe, jest ładne, ma bardzo przyjazną kaplicę, jest ciepłe i gościnne, ma dobre jedzenie. Wiemy to wszystko, bo byliśmy tam i sprawdziliśmy to dla Was. W tym miejscu chcemy przyjrzeć się spełnionym i niespełnionym obietnicom. Będę mówił w tych rekolekcjach, które organizujemy pod hasłem dobrych rekolekcji. Będę chciał mówić o tych obietnicach ze Starego Testamentu, które Bóg dawał. Ludowi swojemu, które dawał nam, trochę nie wiadomo, komu je dawał, które nie wiadomo, czy się zrealizowały, być może się zrealizowały, być może nie. Chciałbym, żebyśmy razem przeszli przez te teksty, które nie są najłatwiejsze, nie są najbardziej oczywiste, które rozbudzają apetyt na więcej, a nie zawsze dają nam spełnienie w rzeczywistości. Chciałbym, żebyśmy razem przeszli w tym rytmie rekolekcji, w których będzie miejsce na ciszę od mszy świętej w piątkowy wieczór do agapy w sobotę. Czas na wyłączenie telefonów, na odboćcowanie się, na otwarcie się na bodźce, które płyną z góry, a w zasadzie z serca, gdzie tego, który jest na górze, czyli naszego Boga, możemy spotkać. W trakcie tych rekolekcji chcemy spotykać się z Jezusem Eucharystycznym w adoracji najświętszego Sakramentu, będzie adoracja przez całą noc, soboty na niedzielę. Będzie koncert naszego przyjaciela. Chyba tak mogę powiedzieć, Tomasza Białowolskiego, który jest pianistą jazzowym, a zarazem współpracuje z nami jako. Montażysta i operator przy chlebakach. Chcemy stworzyć wyjątkowy czas, do tego, żebyśmy na nowo rozbudzili w sobie nadzieję. O tym jest Adwent. Adwent jest o nadziei nowego życia, które przychodzi w Chrystusie, który się rodzi, ale to jest też czas, w którym my rozbudzamy nadzieję na przyszłe życie z Bogiem w wieczności. A obietnice to jest to, co ściśle łączy się z nadzieją. Więc jako chrześcijanie, y, potrzebujemy nadziei i karmimy się nadzieją. Ten czas y, przygotowaliśmy specjalnie dla Was y, i już dzisiaj możecie zapisać się na rekolekcję. Wszystkie informacje znajdziecie w linku, który pewnie gdzieś się wkrótce tutaj wyświetli. Y, i mam nadzieję, że się spotkamy, bo oczywiście te wszystkie spotkania online są wspaniałe i bardzo się z nich cieszę. Ale spotkanie na żywo to jest coś, co jakoś moim zdaniem najbardziej karmi, jest jakoś też najbardziej przyjemne po prostu. Więc mam nadzieję, do zobaczenia w Brennej na rekolekcjach, które są rekolekcjami ze Szkołą Modlitwy Lekcja Divina. A w międzyczasie y, możecie przygotować się do tych rekolekcji i do Adwentu, śledząc serię puzzle słowa, która właśnie jest poświęcona lekcji divina i modlitwie słowem Bożym. Więc bardzo się cieszę na czas, który być może razem spędzimy i do zobaczenia. Szczęść Boże.